podpalił się na stacji benzynowej. 22-latek nie żyje, podpalił się na stacji benzynowej. 22-latek zmarł w Krakowie. W nocy z wtorku na środę w Małopolskim Centrum Poparzeń w Szpitalu Specjalistycznym w Krakowie zmarł mężczyzna, który w sobotę podpalił się na stacji paliw w Gdańsku. Informację o śmierci 22-latka potwierdziła w środę rzeczniczka prasowa prokuratury okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk. Mężczyzna zmarł w nocy z wtorku na środę w Krakowie, powiedziała. Na stacji benzynowej przy Aleja Grunwaldzkiej w Gdańsku Oliwie w sobotę wieczorem podpalił się mężczyzna. Policja otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu w sobotę tuż przed godziną 20. Według świadków, mężczyzna przyszedł na stację, nalał benzynę do przedmiotu przypominającego kanister, a następnie oblał się nią i podpalił. Mężczyzna został przewieziony do szpitala w Gdańsku. Był w bardzo ciężkim stanie. W niedzielę został przetransportowany do Małopolskiego Centrum Poparzeń w Szpitalu Specjalistycznym w Krakowie. Lokalne media podały, powołując się na nieoficjalne doniesienia, że mężczyzna ma mieć związek z zabójstwem 57-latka, którego ciało znaleziono w sobotę w jednej z kamienic przy ulicy Wybickiego w Kościerzynie. Szczegółowe badania wyjaśnią, czy zmarły 22-latek był poszukiwany przez nas jako osoba, która ma związek z zabójstwem w Kościerzynie, powiedziała Wawryniuk.